Więc cała ta polityka, która była prowadzona dzisiaj z perspektywy czasu, to widzimy, to była polityka, która miała po pierwsze doprowadzić do zwasalizowania Polski, na co oglądaliśmy, bo Tusk to robił, po prostu poddając nas różnego rodzaju, i pani Kopaczowa, najgłupszym pomysłom unijnym. Jednocześnie Tusk pracował na siebie, na swoją funkcję. Oczywiście oszukał pana Sikorskiego, bo Sikorski myślał, że on będzie w NATO gdzieś coś, a go po prostu wystawił do wiatru. I nawet oni nie wiedzieli, załatwił dla siebie i dla pani Bieńkowskiej, no i dla tych swoich tam, tych chłopaków, co mu teczkę noszą, pana Grasia tam i jeszcze innych. W każdym bądź razie cała ta ekipa pracowała przeciwko Polsce. Zwracam uwagę, że również pakiety klimatyczne i absolutnie szkodliwe dla Polski ustalenia, których celem było w istocie zniszczenie polskiej konkurencji węglowej, wprowadzenie do nas tego badziewia w postaci jakichś wiatraków, nie wiadomo czego, kiedy Niemcy od tego, elektrowni atomowe, kiedy Niemcy zatrzymują, u siebie nie budują tego, wracają do węgla, działają w oparciu o węgiel, a nam tutaj wszystkie te badziewia, które to by po prostu zbywanie zbędnych na zachodzie surowców, artykułów gorszej jakości, artykułów spożywczych, kremów, chemikaliów. Jak państwo widzicie, inaczej ten sam krem i proszek, jak ktoś był w Niemczech, wygląda, działa, skutkuje, niż to samo badziewie zesłane do Polski, tylko do Polski, tylko do krajów całej Europy Środkowo-Wschodniej. W końcówce swoich rządów Platforma, nie dość, że pakiety klimatyczne, które zupełnie pognębią nas, dlatego że mimo, że my pierwsi wprowadziliśmy wszystkie obostrzenia, które przed 2005 roku były ustalone, to Kopaczowa zgodziła się na to, na nałożenie na nas dodatkowych, kiedy inne kraje tego nie robiły. Myśmy zrobili, a oni przyjęli punkt startowy, już nie pamiętam który rok, i my od początku musieliśmy o 40 znowu procent ograniczać właśnie wydzielanie się tego CO2. W efekcie na sam koniec, kiedy ruszyła ta fala różnego rodzaju uchodźców, po prostu islamu do Europy, no to pani Kopaczowa jeszcze podlizując się, nie wiem, czy ona chciała też stanowisko jakieś, ale lekarze są tam stanowiska zajęte, ona musiałaby egzaminy zdawać, bo ona już nie ma żadnej wiedzy, no, więc musiałaby ponowić, a już być może nie zdałaby tego egzaminu. W każdym bądź razie zgodziła się na przyjęcie nieograniczonej ilości uchodźców tak zwanych do Polski. Nie patrząc zupełnie ani naszą tradycję, nie patrząc zupełnie na szkody, na zagrożenia, jakie to niesie, tym bardziej, że równocześnie w międzyczasie byliśmy świadkami zamachów na państwa, które, no, powiedzmy europejskie, które, jak państwo wiecie, mimo że już wyrzekają się, bo Francja mówi, że ona już nie jest państwem chrześcijańskim, katolickim, oni są państwem laickim, sobie nie życzą, żeby ich w ogóle wiązać z chrześcijaństwem. Więc mimo zamachów, nie pan już usiądzie, dobrze, bo jak pan, nie pan usiądzie, to pan usiądzie. Ksiądz, to proszę księdza, przepraszam bardzo, proszę usiąść, na księdza zaczekaliśmy właśnie. Tak, to jest ten ksiądz Kanady. Witamy księdza, i księdza, witam, wszystkich witamy, księży, gdzie się modlą za mnie osobiście. Więc na odchodnym pani Kopaczowa jeszcze zgodziła się, jak państwo przypomnijcie sobie, jakiś rzecznik, pan Tomczek, opowiadał, że my w zasadzie pytali się dziennikarzy, to ile my możemy przyjąć. On mówi w zasadzie każdą ilość. No i ciekawa jestem właśnie, jak to by wyglądało i jaki to, to świadczy o kompletnym braku zrozumienia Polski, o braku kompletnego rozumienia potrzeb, zagrożeń dla Polski. I w zasadzie to było coś tak strasznego, ale oczywiście osoby niewierzące, to im co tam za jedno? Ona tylko szukała pani Kopaczowa, żeby znaleźć szpital, który usunie ciążę u dziewczynki jakiejś tam, to było jej bardzo. Z panem Komorowskim jeszcze podpisali konwencję przemocową, która absolutnie jest sprzeczna w ogóle z polską konstytucją. I oni sobie tutaj pan prezydent ratyfikował, mimo protestów społecznych, której na mocy tej konwencji stwierdza w jednym z pierwszych artykułów, że płeć człowieka to nie jest tam, tylko jest tu. Że każdy człowiek sam decyduje, czy jest kobietą, czy jest mężczyzną. Że to jest stan świadomości, to jest stan psychiki, stan umysłu. Oczywiście nie ma tam ograniczeń, że można taki stan świadomości mieć wielokrotnie w życiu, co nie? No można codziennie rano i mówić, no wstaję jako chłop, kończę jako baba, tak? Zależnie od tego, co się komu spodoba, tak?
No i że to jest, ponieważ różnie może być, w związku z tym instytucja małżeństwa nie ma znaczenia, no bo jak nie wiadomo, czy chłop, czy baba, to i się dwóch chłopów tam ze sobą coś robi, dwie kobiety niech coś robią, w ogóle małżeństwo nie ma znaczenia. A jak jest dwóch facetów, dwie baby, wiadomo, że dzieci z tego nie będzie, no ale trzeba im dobrze zrobić, no to niech adoptują dzieci, tak? Więc tam jak Państwo zajrzycie, zachęcam, żebyście przeczytali konwencję przemocową, to jest za to, to jest więzienie powinno być. Za podpisanie, jeszcze co więcej, zobowiązanie w tej konwencji Polski do udostępniania jakimś zagranicznym lewakom informacji o Polsce i przeglądania i przyglądania się, czy te genderowe, równościowe, odrzucające pojęcie kobiety, mężczyzn, biologiczne pojęcia, pojęcie rodziny, dobra godności człowieka, dobra dziecka, i oni mają przyjeżdżać i ze swojego punktu widzenia oceniać i nas krytykować. I krytykują zresztą. No więc niestety to jest cały czas, natomiast my szczęśliwie nie wdrażamy tego w życie, ale chcę Państwu pokazać, jak traktowana była Polska przez 8 ostatnich lat. Kiedy pan Tusk w błąd wprowadzał Polaków, przypomnijcie sobie, że jeździł do kardynała Dziwisza i opowiadał, jakie on jest wierzący, się na rekolekcje pojechali, najwięksi wojownicy z polskim kościołem, i on właśnie tutaj taki wojownego, i nawet się ożenił z tą swoją żoną, tak, 8 lat temu czy 9, no że on jest taki niby po 20 latach, nie mu się przypomniało, tak, że on ślubu nie ma, no, wnuki miał, dobra, no ale dobra, w ogóle poszedł. Ale zaraz jak wygrał wybory, to powiedział, a ja się księdzu klękać nie będę. Przypomnijcie sobie, ja nie będę przed księdzem klękał. I akcja się zaczęła już taka, a jeszcze na sam koniec, to uchwalili ustawę o ustalaniu płci. To znaczy, człowiek się rodzi, wszystko jedno, każdy sam będzie mógł sobie ustalić, czy jest kobietą, czy mężczyzną. Procedury stworzono w tej ustawie i jeszcze dopuszczono dzieciom, koło, nie wiem, najpierw pierwszej wersji było 13, potem chyba, nie wiem, czy 16 lat, że same mogą zażądać przeprowadzenia operacji zmiany płci. Dzieci, nierozwinięte jeszcze. No więc to wszystko jest ciężko chore. Szczęśliwie prezydent Duda nie podpisał tego, bo już nie zdążył pan Komorowski. I my na taki ugór, na to bagno, na to niszczenie Polski, na rozwiązywanie, rozbrajanie Polski, na absolutne obniżanie statusu naszego, ośmieszanie państwa polskiego przez, pożar się Boże, tych aktorów, cyrkowców, którzy już wówczas ośmieszali nas, kiedy sceny polskie oddane przez tych właśnie różnych prezydentów miast, burmistrzów i tak dalej, ośmieszali nas, ośmieszali chrześcijaństwo, kiedy polska konstytucja w preambule mówi, że my mamy szanować, i Polska wyrosła na chrześcijańskim dziedzictwie. To jest nasze dziedzictwo, nie islam, nie pogaństwo, chrześcijańskie dziedzictwo. Wszystkie szkoły, uniwersytety mają twórców, mają genezę chrześcijańską. My nie jesteśmy krajem bezbożnym. I nasze państwo, i łączenie się w historii, i unie wszystkie, i trwanie jest zawsze oparte o walki i narodowyzwoleńcze, i można powiedzieć, hołdy królów składane na Jasnej Górze, które zawsze łączyły Polskę i zwycięstwa Polski z chrześcijaństwem i z katolicyzmem. To, co robiła Platforma, ona nas wykorzeniała. Ona niszczyła naszą tradycję. Historię usunięto ze szkół. Dzieci na poziomie 13, zdaje się, lat, kończyła się wiedza o historii Polski, ograniczono ilość języka polskiego. I protesty głodowe nic nie pomagały. Oni mieli za cel i realizowali to, co pan Tusk robił, wykorzenienie państwa polskiego, pozbawienie naszej tradycji, osłabienie i być może, tak jak chciał pan Sikorski, w efekcie wprowadzenie nas na warunkach landu, czy też jakiegoś stanu podporządkowanego Niemcom, bo to Niemcy wyrosły na głównego rządzącego, pani Merkel, taka właśnie caryca Katarzyna, która podobno tam zdjęcie carycy stoi u niej na biurku. I to jest, i doprowadziliśmy do sytuacji, kiedy Polska stała się podnóżkiem dla jednej osoby. Dzisiaj prezes Kaczyński w jednym z wywiadów powiedział, chyba w Rzeczpospolitej, że Polska w istocie tylko Polska. Unia jest podporządkowana jednej osobie, pani Merkel. Wszyscy się na to godzili, słabszy kraj, proszę bardzo, ale my się nie godzimy na to. My się na to nie godzimy. I kiedy Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, wprowadziło, zaczęło wprowadzać reformy, które, ponieważ właśnie były to reformy, które były radykalnie sprzeczne z tym, co robiła Platforma Obywatelska, to opozycja doznaje cały czas szoku. Jest półtora roku po wyborach,
Oni cały czas nie mogą zrozumieć, że przegrali wybory i mimo, że chwalili bez przerwy demokrację, jaka ma być demokracja, ale demokracja to jest dobra wtedy, jak oni wygrywają. Jak my wygrywamy, to jest faszyzm, dyktatura, po prostu, co by się państwo tylko nie chciało, nie uznają tego. I to, z czym macie państwo do czynienia i w mediach, i w Sejmie, i działania, które na zewnątrz, bo oni nie są w stanie pogodzić się z tym, że wygraliśmy, więc ponieważ nie udały się działania w Sejmie, wobec tego i właśnie równolegle mają powiedzieli, że ulica i zagranica odbije władzę tą, którą Prawo i Sprawiedliwość zdobyło, odbije im tę władzę. Nie ma tu żadnych ograniczeń, nie ma poczucia wstydu, Targowica pełną gębą. To, co się wyrabia teraz, to nawet nie wiem, czy Targowica, to jest jeszcze gorsze, ponieważ z jednej strony okłamują ludzi, wyprowadzają na ulicę, i tutaj ludzie, którzy jak ktoś po TVN-ie, no to natychmiast, no jak takiego faszystę widzi Tuska, przepraszam, totalna dorba, ale jak na przykład widzi nie faszystę, ale którego oni nazywają prezesa Kaczyńskiego, ja jestem główna faszystka i nazistka, co by się nie chciało, tylko dlatego mówię, że właśnie nie uznaję relacji dwóch facetów, ani nie uznaje, że Polska ma nie być chroniona, po prostu reprezentuje polskie interesy, bo tak mnie wyborcy do tego zobowiązali, więc dla nich cokolwiek robimy jest wszystko, wszystkim co najgorsze. Nie mają już słów, jak państwo widzicie, mobilizują różne środowiska, a to tego KOD-u w Warszawie, tu poza Warszawą to raczej nie, bo to jest głównie Ursynów, tam Bilanów, to są ci ludzie, którzy wcześniej PZPR, potem PO popierali, to jest to lewactwo, ci Ubecja cała, która się w lepszych miejscach Warszawy pourządzała. Więc oni oprotestowują, cokolwiek zrobimy, wyprowadzają ludzi na ulicę, a jak okazuje się nieskuteczne, jeżdżą bez przerwy, do nich dołączył ten pan Petru, i jeżdżą i wzywają, żeby najgorsze sankcje na Polskę nałożyć, żeby nam odcięto pieniądze, żeby nas izolowano, teraz zwłaszcza jak tutaj udało im się nieuczciwie zostawić jeszcze tego Tuska, to zrobiono to na złość Polsce, na złość za to, że my wybory wygraliśmy, z czym oni się nie mogą pogodzić i uważali, że nas w parę chwil, parę miesięcy będzie po nas. Nie jest po nas, bo realizujemy swój program, natomiast takie zemsty są i będą się pojawiać. Tusk nie dlatego lej śmierdzący został, że on jest taki właśnie pracowity, tylko dlatego, że on jest biernym instrumentem antypolskim w rękach pani Merkel. On Polskę podporządkował, za zasługi został tam i w dalszym ciągu jest odpłacany. On nie jest kandydatem Polski. Dziś możemy mówić, ja mu osobiście na swoim Facebooku odbieram prawo, nie tylko ja, bo prezes Kaczyński również i w PiS-ie Prawie i Sprawiedliwości. On nie ma, on stracił prawo do biało-czerwonych barw. On może teraz to zwrócić się do brunatnej tradycji i zresztą on ciągle się afiszuje z panią Merkel, całuski i to jest ta tradycja, to jest ich prawa dziadka, a nie tradycja, to nie jest tradycja polska i Tusk nie ma prawa do posługiwania się biało-czerwonymi barwami. I szkody, które wywołuje z tego powodu, są dla Polski ogromne, ale można powiedzieć, jedyne co można powiedzieć na pocieszenie, że te działania tylko pokazują mierność, tylko pokazują styl i klasę zdrajcy polskiego Tuska, bo w przyszłości to się na pewno odbije korzyścią dla nas. Dlatego, że pani Merkel i koledzy pozostali, którzy tam, Hollande i tam inni, którzy już właściwie być może stracą władzę, te osoby po prostu będą musiały szanować Polskę. Jak państwo wiecie, silnego, godnego, z charakterem, takich ludzi się szanuje. Jak ktoś zachowuje się niegodnie, sprzedaje interesy swojego mocodawcy, czyli polskiego państwa, takich osób się nie szanuje, je się wykorzystuje, ale ich się nie szanuje. To oczywiście znajdzie swoje następstwa w przyszłości i mówienie, to co mówi się dzisiaj, że 27 osób, przepraszam, państw było, a my jedni przeciwko, to ja od razu chcę państwu powiedzieć, że to jest fałszywa interpretacja i mówienie. W prawie międzynarodowym, we współpracy państw w organizacji międzynarodowej, która zgodnie z konwencją od 1979 roku o zasadach współpracy państw, podstawową zasadą czyni suwerenna równość państw. W prawie międzynarodowym, w organizacjach międzynarodowych nie może być mowy o żadnej demokracji w sensie przegłosowywania większością innego suwerennego państwa.
Reguły demokracji dotyczą państw wewnątrz, w organizacji państw. Wybieramy swoje władze, większość, musimy kogoś wybrać, większością głosujemy. Tu się stosuje wewnątrz państwa, natomiast między państwami musi być jednolita zgodność, musi być konsensus. Inaczej mamy do czynienia z przemocą jednych wobec drugich. I wobec Polski Unia, pani Merkel, zastosowała najzwyczajniej, najordynarniej, bo to już jest takie łamanie prawa, przemoc wobec państwa polskiego. Co tylko nas, mam nadzieję państwa, umocni w naszej dumie i żebyście państwo nie dawali posłuchu. To 27 to jest dowód ich klęski, PO i totalnej opozycji, bo oni się cieszą z tego, że Polskę upokorzono. Gorszego świadectwa nie mogą sobie wydawać. Ja państwu przypomnę teraz, z czego możemy być dumni i co Polska, co Prawo i Sprawiedliwość zdążyło w ciągu półtora roku wprowadzić. Pierwsza rzecz, no i była może pierwsza czy druga bardzo ważna, obniżenie wreszcie wieku emerytalnego 60.